Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Kochani, moje błagania przynoszą skutki, dlatego przypominam od razu na wstępie. Łapka w górę, subskrypcja, najlepiej komentarz. A my, nie przedłużając, mamy dwa tunele do zbadania, dlatego lecimy z pierwszym. Przygotuję sobie zaklęcie. A w międzyczasie byłem w obozie na bagnie, poza nagrywaniem, dokupiłem eliksiry. I dokupiłem zaklęcie telekinezy, bo nic ciekawego tam nie było w sumie, poza tym. Tu mam jakieś trubki. Oho. I słychać jakichś łobuzów. Może nawet by się udało kogoś zaczepić. Ork zwiadowca. O kurde. Balukor, nie właśnie pod celownik. No, żeż kurczę blade. Nic z tego, nie? Zbyt mobilny, chociaż nie jest wcale daleko. Łyknę eliksir. O! A, i atakuję Balalukora. W końcu coś się tutaj odwiesiło. Podoba mi się to. Raz. Dwa. Trzy. Tu jeszcze jakiś mieczyk leży. Okej. Balukor jest tu z nami. Tamten już czujny, nie? Krucze ziele. Okej, chodźmy powoli dalej. Mam nadzieję, że on będzie ich tankować od teraz. Okej. Aha, tu nie ma nigdzie przejścia dalej, jest po prostu ta dziura. No, do której też pewnie będziemy musieli skoczyć, nie? Ale chodźmy zobaczyć ten kolejny tunel. Korytarz, zwał jak zwał. Zostałem zapytany o te gry mobilne. No kurde, Bezi, co ty odstawiasz? Zaraz rozwinę temat. Spieprzamy. Mamy przewagę pozycji. Okej, zablokował się w dodatku. W każdym razie nie na długo. Ciach. Jest nasz. Słuchajcie, oczywiście są dobre gry mobilne. Aczkolwiek nie ma ich za wiele. A już mówiąc o tych... Jakby to nazwać... Współczesnych grach, w których się buduje bazę, potem się ulepsza swoich bohaterów i tak dalej. To jest taka porażka. Same pay to win, nienawidzę tego. Balukor, co ty wyprawiasz? Bądź przydatny. I to są same fejki zazwyczaj. Wchodzisz sobie na App Store'a, patrzysz, jakaś fajna gra. Nie wiem. RPG, strategia, obojętnie. I nic z tego nie jest prawdą, nie? Wszystkie te gry są na jedno kopyto. No okej.
Myślę, że musimy wcisnąć ten przełącznik, tu się pewnie otworzy. Bezzy zawsze gotowy do ataku. Spoko. Połowa pergaminu. Tu nie ma przełącznika żadnego? Nie ma. Okej, okay. Zgłosimy się teraz do Ballucora. No i będzie trzeba tam skoczyć na dół, nie? Niechybnie. Boom! Ała, ała, ała! Spoko. Ciągle szukasz kłopotu? Chcesz się bić? Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Aha. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale! To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? Co to dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Spoko. Czekaj, to interesujące. Co tam? Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinię. Ta, to mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. To tłumacz. Już wiem. To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne. No nie aż takie dziwne, nie? Oddał to, nie oddał? No nie oddał. Krucze ziele. Zejdźmy sobie jeszcze tutaj. Tu ktoś jeszcze był chyba. Jednak nie. No dobra, nie ma co próbować tam snajperzyć przez tę dziurę, tylko musimy wracać do naszego punktu. Chyba że zapiszę i spróbuję tam zeskoczyć jeszcze. No to jest opcja jakaś. Wysoko. Nie, nie jest źle. Ale wygląda jakbyśmy tu już byli. Jakby od drugiej strony. Rozejrzyjmy się tutaj. Nie tym. Ta. Okej, okay, to chodźmy dalej. Ballucor? Idzie. Przynajmniej udaje, że idzie. I co? Sezamie, otwórz się. Ballucor? No nie wierzę, co za chłop. Chodź. Dawaj. Ciekawe co nas tam czeka, aby nie było za dużo wrogów dla Beziego. No no. Dziwne. Byłem pewien, że to jest tutaj.
Chyba Lukor, nie wygłupię się. O! Ogarnął się, nie? On teraz chyba oszaleje. Nie, jeszcze nie. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Mam nadzieję. Dawaj te zaklęcie. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji. Właśnie tutaj, przed tą ścianą. Wygodnie tak powiedzieć, nie? No dobra. Muszę zwolnić slocik. Uwaga, gotowi? Może zapiszę już po tej rozmowie. Kołowrót. Krucze ziele, zjem jedno. No i co ty na to, ziomuś? Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Najlepiej by było, jakbyś szedł przodem. Ale dobra. Wiadomo, że to jest cykor. Jakieś psianki. No wezmę, co mam nie wziąć. To jest gotyk i podnosimy wszystko, tak? Okej, okay, to jest jakiś mieczyk. Tu już nic nie ma. Miecz śmierci. Miecz śmierci. O, fajny. Niech będzie. Gdzie jest Ballukor? Dawaj, dawaj. Ojej. No chodź, stary. Oj, gotik. No chodź, człowieku, chodź. Dawaj tu. Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i kości. Nie, panie, przemów do mnie. Śniący, ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina. Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny. Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana. Ofiarę z człowieka! Dawaj na solo. Śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Gin, niewierny psie! Ajała! Ajała!
Ale ma zdrowia, co? I całkiem dobry pancerz. Od pleców nie zachodzisz, ty byku. Miecz sędziego. I po chłopie. Okej. To mamy załatwione. Gdy Ballukor zrozumiał, że nie ma tu absolutnie nic, spuściły mu nerwy. Szaleniec nawet rzucił się na mnie, miotając bezpodstawne oskarżenia. Korangar nie będzie zadowolony, gdy dowie się o tych wydarzeniach. Wracamy zdać raport. Mało tu tych orków było, nie? Nie przyekspiłem sobie. Ciekawe, czy tam coś na górze jest. Sprawdźmy to. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. No, znając życie, nic tu nie ma. Chociaż... No, nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Przełaź. Ach. Wracamy się do obozu na bagnie. Ciekawe, co ma to Korangar. No na pewno nie będzie zadowolony. Cała ta misja to jedna wielka porażka. Tutaj masa osób zginęła. Nic nie znaleźliśmy. Jeszcze na koniec Ballukor oszalał. Jest wyjście. Pora na zapis. Siup. Siup. Przed nagrywaniem, jak byłem po te eliksiry, to tutaj sobie skoczyłem. Spróbujemy to zrobić live. O! Nie. Trzeba nad tym drzewem. O, bez jakoś mi się skulał po gałęziach i wpadł do wody. Pach. O! No to teraz wylądował na gałęzi, nie? Dobra, chodźmy normalnie. Okej, okay, jesteśmy w obozie na bagnie. Idziemy do świątyni. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od czego się nie nauczą? Na szybki meldunek. Opadł nam Iberion z sił. Na naszych oczach. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Korangar? Byłem na cmentarzysku orków. A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach przeroiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Najwyraźniej. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może. Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberion. Co mówisz przy obcych? Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy.
Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnie. Okej. Spiesz się. Mam te zioła. Dobra rola. Iberium zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. O. Powiedział coś? Tak. Musisz powiedzieć, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Szczerze, nie zauważyłem. Tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświatki. O. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Okej. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkalom. A gdzie jest Korkalom? W gniewie. Zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Dzięki. Ludzie zawsze gadają. Jeszcze coś. Aha. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Teleport. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Super. Ja widzę, że on wciąż żyje. Ktoś tu nie jest ze mną do końca szczery, nie? To się już więcej nie powtórzy, że będą kłopoty. Mamy tutaj teleportację do obozu na bagnie. Mam już dość tej paplaniny. Klucz do laboratorium. Znakomicie. Chodźmy, bo tu gwariak nie wiem. 5 osób robią raban za całą wiochę. Fortuno nigdy nie śpi. Dawaj ziele. Proszę bardzo. 3 sztuki mroku północy. Dzięki. Jeśli myślisz, że... Ładujemy się na górę. No i wpadł nam kolejny poziom, ale to sobie ogarniemy u magów wody, nie? Super. Podjąłem decyzję. Udam się do nowego obozu, by wesprzeć magów wody. Korangar dał mi klucze do skrzyni w laboratorium Korkaloma. Tam ma się znajdować znaleziony przeze mnie kamień ogniskujący wraz ze starożytnym almanachem. Korangar uważa, że przy ich pomocy magowie z nowego obozu mają szansę osiągnąć swój cel. Przekonamy się, czy to prawda. Rety, ruchy, ruchy. Super. To się chyba nigdy nie zmieni. Kiedy? Kowalu. To się już... To świetnie. O, ma rudę. Ludzie zawsze gadają. 45, no to lipa. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zawsze to mam takie, samo. takie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Pewnie masz rację. Pyk. 400 rudy odzyskane, bo trochę wydałem na te napoje. 12 punktów zdrowia dostał Bezi za poziom. Brzmi całkiem spoko. Może ja się zdrzemnę, bo to jednak jest w 10:30. Hej, ty. Ale wyspany. Kolejny dzień i znowu to samo. Pan Maruda przemówił. O panie, to mamy kawał drogi, nie? Nowy obóz. Gornaran.
Może nie tędy? Chociaż byłoby tu jakieś przejście? Nie, nic z tego. Mogłem iść przez obóz, nie? Zawsze, kurde, naokoło chodzę tutaj. Zawsze. Balorun. Nieważne. Dojdę do bramy, wrzucę miksturkę przyspieszenia. Myślałem, że to się skończyło. Okej. Let's go. Jeśli myślisz, że kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. To nie powinno długo zająć. A ci wracają ze starej kopalni. Zbyteczne wysiłki, nie? A z drugiej strony nie mają nic lepszego do roboty. Oni już zakończyli tutaj swój wątek fabularny. Kawał drogi jestem w stanie przebiec przez tę minutę. Jak się okazuje. Ciekawe, czy się porespiły gobliny, ale to nie jest na teraz zagadnienie. To biegnie do mostku? Dobiegnie. Bez mała. 15 poziom. I tu możemy odpalić kolejną miksturę, nie? No cały czas prosto. Dobrze mówię? Niech no spojrzę. No tak, najlepsza droga chyba. Napój lekkości. Ziu. Wyrwał. Siema, nara. Nie będę się pochylał nad kretoszczurem teraz, jak mamy napój lekkości odpalony. Ja też sobie oleję. Ale miał zapłon. Kurczę, ile tutaj przeciwników. Aż strach się tu poruszać. O, brawo, Bezzy. My tędy, nie? Koniec. A to odpalę sobie jeszcze jeden. Pyk. Lecimy dalej. Bardzo przyjemnie ta droga przebiegła. Jesteśmy na miejscu. Dalej, dalej. Nogi gadżeta. Okej. Brama przekroczona. Napój jeszcze działa, to biegniemy. Koniec. I widzę, że Gorn tu na nas czeka. Ale co chce nam powiedzieć, dowiemy się w następnym odcinku. Tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.